Kto pierwszy na dole? Tu jest ciemno, najciemniejszą noc. W ogóle nic nie widać. Wiesz co, Mago? Tak sobie myślałem ostatnio, że generalnie chcemy uruchomić kanał na YouTube, tak? I give a fuck. I tak sobie myślę, że te maski w ogóle, no... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Uważam, że wiesz, jak jesteś w masce, nie widać twoich oczu, nie widać twojej twarzy. I tak wiesz... Niby kumam, że chodzi o anonimowość i tak sobie założyliśmy na początku. Ale wiesz, no widz będzie nas oglądał, w ogóle nie będzie widział naszej, wiesz, naszej mimiki, nic, nie widział kontaktu z nami. Nie wiem, co byś powiedział na to, żeby te maski zdjąć? Pozbyć się. Zastanowię się. Już nie oglądamy? Witajcie, Kaczmar z tej strony. Słuchajcie, jest taka sprawa, że ten odcinek to nie będzie taki typowy odcinek, żadnej recenzji, żadnego top 10, żadnych zasad gry. Dlatego to, co mówiłem jakby w poprzednich odcinkach na temat tego, że w następnym zobaczycie recenzję gry Sons of Anarchy, Men of Mayhem, to jest aktualne, bo w następnym to będzie. Tutaj po prostu mam konkretną sprawę, z którą chciałem się do was zgłosić, z którą chciałem... Zastanowiłem się. Nad czym? Nad tym. Ja od 10 miesięcy nagrywam filmy bez maski. No. I? Tyle czasu się zastanawiałeś. Tak. Ale mówią, nieważne jak facet zaczyna, ważne jak kończy. Dokładnie. Witam wszystkich. Wielkopomna chwila. Debiut Magota na kanale YouTube I Give a Fucka. I w jakim celu się tu spotykamy? Nie ma z nami grzyba, jest z nami duchem na pewno. Oby. Oby. Ponieważ sprawa, z którą się do was zgłaszamy, absolutnie wychodzi od całej naszej trójki. A z czym jest sprawa związana? Z nazwą. Z nazwą, już mi się wymknęło. Tak. O co chodzi? My nazwę I Give a Fuck bardzo lubimy. Oczywiście i mamy nadzieję, że wy też zdążyliście już ją polubić. I w razie czego to was przepraszamy za to, co się zaraz wydarzy. Ponieważ niestety z różnych powodów, nie chcemy się tutaj teraz wydawać w szczegóły, podjęliśmy decyzję, żeby tę nazwę zmienić. Pokrótce mówiąc, były albo problemy z zapamiętaniem, zapisaniem, albo problemy natury takiej, że w środku nazwy gdzieś pojawia się słowo, które kojarzy się z angielskim wulgaryzmem i nie przechodziło u niektórych redakcji, na niektórych stronach internetowych. No, polityczna poprawność. No, ludzie, niektórzy mają z tym problem, mają do tego prawo, więc my stwierdziliśmy, że zamiast po prostu się buntować, stawać na swoim, trochę wyjdziemy naprzeciw. Co jest ważne, nic się absolutnie nie zmieni. Oprócz nie. Nazwy i loga i adresu i tak dalej.
treść, zawartość, wszystko będzie dokładnie to samo. Co jeszcze chciałem, co jeszcze chcieliśmy powiedzieć? Będzie to oczywiście ogłoszone wszystko również w postaci filmiku na YouTube. Będzie to puszczone na serwisie, na Facebooku. O wszystkim będziecie bardzo dobrze poinformowani. Parę filmów jeszcze się pewnie pojawi pod szyldem I Give a Fuck. Przez jakiś czas I Give a Fuck.pl jeszcze i nowe artykuły będą się pojawiać pod tym szyldem, ale to już za jakiś czas myślę się zmieni. Przejdźmy do rzeczy. Tak. Chcemy, żebyście nam pomogli. Pomogli w podjęciu decyzji, ponieważ mieliśmy burzę mózgów. Skupiliśmy, ograniczyliśmy się do trzech potencjalnych nazw i teraz chcemy, debatujemy, która z nich jest najlepsza i stwierdziliśmy, że w sumie hej, czemu nie? Chętnie byśmy posłuchali, co wy macie na ten temat do powiedzenia. Tak, bo te nazwy dobrze brzmiały nam, wybraliśmy tę trójkę, tak jak Kaczmar mówi, ale no tak naprawdę to wszystko jest dla was, więc chcemy poznać waszą opinię, co wam najlepiej pasuje, która dla was najlepiej brzmi, która według was jest najatrakcyjniejsza. Dokładnie, dlatego przechodzimy do rzeczy. Powiemy trzy tytuły. W komentarzach na YouTube, I Give a Fuck'u i na Facebooku napiszcie, która z tych nazw waszym zdaniem byłaby najlepsza. Pierwsza nazwa to geekattack.pl.tv. Druga nazwa boardnomore.pl.tv. I trzecia allforfun.pl.tv, czy tam jakiekolwiek inne skróty. Dokładnie. Nie chcemy jakoś, nie wiem, rzucać ograniczenia czasowego, nie wiem, do końca tygodnia, po prostu dawaj. Miesiąca, no to już niedługo. Dokładnie. Napiszcie w komentarzach, jak chce wam się uzasadnić, dlaczego, z miłą chęcią to przeczytamy. Jak najbardziej. Co, to w sumie wszystko. No chyba tak. Powtórzmy jeszcze raz. Geek Attack. Bored No More. All For Fun. Dokładnie, wszystkie tutaj widać oczywiście na dole, napisane ładnie. Także bardzo wam z góry dziękujemy, mam nadzieję, że nam pomożecie. A jak decyzję podejmiemy, no to będziecie pierwsi, którzy się o tym dowiedzą. Tak. Pierwszymi, którzy się o tym dowiedzą. Tak jest. Także komentujcie, przesyłajcie wam wasze odpowiedzi na to jakże nas nurtujące pytanie, która z nas będzie najlepsza. No i za jakiś czas do zobaczenia pod nowym szyldem. Dokładnie. A w następnym odcinku, tak jak mówiłem, Sons of Anarchy, Men of Mayhem. W którymś z przyszłych odcinków na pewno pojawi się Maggot. Coś fajnego może sklecimy. Sklecisz tam? To. Jak wolisz. Dobra. Dzięki wam bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Witam, mam nadzieję, że się podobało. Chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić do polubienia naszej strony na Facebooku www.facebook.com/igivefuck. Zapraszamy również, mamy konto na Twitterze, możecie nas tam śledzić, @igivefuck. No i oczywiście zapraszamy samego bloga www.igivefuck.pl. Do następnego razu.